ostatniej sali wystawy poświęconej plebiscytowi na Warmii i Mazurach, a w gruncie rzeczy wyborom i konsekwencjom tych wyborów podczas plebiscytu, prezentujemy plakat, który może na pierwszy rzut oka niekoniecznie pasuje. Jest to plakat wydany przez zakłady graficzne Ministerstwa Obrony Narodowej, prawdopodobnie po 1946 roku, może w 1949, gdzieś wtedy, na początku lat 50. być może też. Nie potrafię dokładnie określić, w którym momencie funkcjonowania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ten plakat powstał. Nie jest to też takie istotne. Ten plakat w ostatniej sali wystawy poświęconej plebiscytowi służy podkreśleniu, zamknięciu tych wyborów i konsekwencji wyborów. Służy podkreśleniu chichotu historii, który w nieoczekiwany sposób przypomina o wydarzeniach przeszłych i o takich konsekwencjach tych wydarzeń, których no niekoniecznie moglibyśmy się spodziewać. Proszę się przyjrzeć temu plakatowi. Otóż pokazuje on fragment kuli ziemskiej, pokazuje on drogę Armii Czerwonej, która podczas II wojny światowej wyzwalała świat zajęty przez nazistów, przez Niemców, przez armię hitlerowską. To jest też świat, w którym wyraźnie jest zaznaczona granica tych obszarów, które zostały Armii Czerwonej po tej II wojnie światowej podporządkowane. Po lewej stronie plakatu jest granica, którą można uznać za granicę między okupacyjną strefą radziecką oraz strefami amerykańskimi, francuskimi, brytyjskimi po 1945 roku. W tych granicach to obowiązywało. 1945 rok, koniec wojny, 1949 powstanie dwóch państw niemieckich. W międzyczasie, w 1946 roku, zmieniła się nazwa Armii Czerwonej, która od 1936 roku jest Armią Radziecką. Siły Zbrojne Związku Radzieckiego. I dlaczego ten plakat tutaj wisi? Otóż znaczenie wojsk rosyjskich podczas I wojny światowej, ich przegrana w bitwie pod Grunwaldem, a właściwie w bitwie pod Tannenbergiem, w całej tej propagandowej otoczce tej zemsty, tego zwycięstwa po wiekach, wraca w 1945 roku znowu do Prus Wschodnich w najgorszej możliwej odsłonie. Prusy Wschodnie były prowincją niemiecką pierwszymi ziemiami niemieckimi, na które weszła Armia Czerwona w trakcie swojego tego zwycięskiego marszu, pokazanego także na tym plakacie. To, co się tutaj wtedy działo, jest przedmiotem zupełnie innych rozważań. Nam na wystawie służy do podkreślenia tych konsekwencji wyborów, tych nieprzewidywanych często konsekwencji wyborów. Wejście Armii Czerwonej do Prus Wschodnich zaowocowało, i to jest znowu jakiś daleki strzał taki analityczny, zaowocowało powstaniem pomnika wdzięczności Armii Czerwonej, co zresztą ten plakat podkreśla. Armia Czerwona była wyzwolicielką, należy jej się chwała, należy jej się wdzięczność za wyzwolenie. Takie drobiazgi, takie drobne, może niezbyt pasujące nawet zabytki, które te wystawy w gruncie rzeczy konstruują, pozwalają w dużo szerszy sposób pokazać sam plebiscyt. Dużo szersze pokazać wybory narodowe, pokazać te wybory, które także podejmowali ludzie, mieszkańcy Prus Wschodnich w 1945 roku po przejściu Armii Czerwonej i ci, którzy podejmowali decyzję o wyjeździe stąd, do Niemiec, do któregoś z państw niemieckich, które z kolei powstały w 1949 roku.